Z tej strony Cinet, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Outlast. Jak widzicie, jedziemy sobie do tego, nie wiem, szpitala chyba, tak? Szpitalu psychiatrycznego, czy tam psychiatryka. Nie wiem, jak to dokładnie się nazywa. No, nikomu chyba nie muszę przedstawiać tej gry, to była bardzo sławna gra. Horror raczej niż gra, no. Straszna, nie wiem czemu ją nagrywam, ale chciałbym ją wam pokazać. Chociaż horroru za bardzo nie lubię, ponieważ strasznie sram przy nich, ale chociaż będzie beka. Ja tak na razie nie mam sterowania nad postacią. Taka jest stacja radiowa. Co teraz? Wychodzimy czy co robimy? Jak widzicie, dobra, 17 września. Jak widzicie, mam grę po polsku. Nie znaczy, nie będę mówił o tym. Okej. Mniej więcej nam nakreślili, co tam będziemy robić. Czy badać jakieś straszne rzeczy. Dobra, jeszcze nawet nie wiem, jakie jest sterowanie dokładne. Kto mamy włożyć kamerę? Jak mam na imię Miles, tak? Miles chyba, dobrze to mówię. Dobrze to pomawiam. Dobra, przydałoby się już wyjść z tego auta. Zadania są aktualne w notatniku. Tap. Dobra, notatnik. Będą tam dostępne twoje zapiski oraz znalezione dokumenty. Okej. No, to jest jakaś furtka. Aby szybko otworzyć drzwi, naciśnij lewy przycisk myszy. A powoli otworzyć drzwi. Prawym przyciskiem jeszcze włączy się kamerę. A nie, dobra, wróciliśmy się, kurczę, się troszeczkę zamotałem. O kurde, ktoś tam był. Już nas tak ładnie witają. Dobra, gdzie to teraz mamy iść? Zamknięte. Wam powiem, przerąbane jest na słuchawkach słuchać tej gry. Już jest strasznie. Jak nie padnę co na zawał, to będzie cud. O, dobra, jest jakiś lewy kontrol. Dobra, widzę jakieś rusztowanie. No, zapisywanie, kurczę, niedobrze. O, tam jest okno. Kamera jest włączona, możesz przybliżać się. Czekaj, myszką, dobra. Na razie nic ciekawego tutaj nie ma, żeby używać kamery, ale pewnie musimy to jakoś wbić. Spacja? Tak. Dosyć głośna jest ta gra, naprawdę. Muszę sobie ją troszkę pociszyć. O, tak jest dobrze. Już się boję, kurde. No takie gry jednak nie są dla mnie. F. Nie wiem, najprawdopodobniej tylko pojawi się jeden odcinek z tej gry. Naciśnij co, ale już się musiał otworzyć drzwi, dobra. O, na tym to polega. No bo chciałbym pewnie wypuścić więcej odcinków, ale no za bardzo się boję. No kurde. Śmiałem się z Roka, gdy tak srał przy tej grze. A wcale mu się nie dziwię. Przybrać te dokumenty? Te przycisk myszy, dobra. Co przejmę?
przebieg leczenia. Pacjent twierdzi, że zrobił postępy, jeśli chodzi o świadome śnienie. Na niespotykaną skalę zaobserwowane czynności pola ma... Dobra. Jakieś tam pierdoły. Ale nie teraz iść. Czułeś myszki sobie zmienić? O, kurde mać. O kurwa! No już myślałem. Sorry, że tak mało komentuję, ale... Boję się jak... Jak cholera. A kurwa! Ja pierdolę. Nie, pikawa to mi tak nawala, że masakra. No inaczej... Ja pier... Inaczej ogląda się horrory, inaczej się gra w horrory, no kurde. Na YouTubie to kurczę pewnie... No zajebiście wam się to ogląda, zresztą mi też się oglądało, ale dawno, dawno temu. O, ktoś tam był. No dobra. Ktoś tam będzie. Jeszcze ta muzyka, kurde, soundtrack jest też zajebisty. Tak trzyma w napięciu. O, coś tu było, coś tu było. Czy mi się tylko zdawało? O, właśnie. F. O, też gówno widać. Bateryjka przyda się na pewno. Dobra. Co sram przy tej grze, to jest masakra. No tego akurat się nie wystraszyłem. Nie było takiego, wow, kurde, że wyskoczył, jeb. Szybka akcja. O, w mordę. Ja? Ja to jestem człowiekiem. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Może przyzwyczaję się do tej gry, może jakoś ją przejdę. Jak na razie wydaje się być bardzo fajną grą. Nowe zdanie. Ucieknij z psychiatryka. Dostań się do pomieszczenia ochrony. Zlokalizuj frontowe drzwi. Zobacz w notatniku tab. Tatnik, dobra. Zakład dla chorych fizycznie w Mutif. Niedobrze mi się robi od samego poczenia, na to miejsce zakład dla chorych fizycznie w Mutif. Otwarty. Dobra. I teraz mamy iść tak do jakiegoś pomieszczenia ochrony. Gdzie my uciekniemy, to jest dopiero początek gry. Z typiarzu, ty się jeszcze nie wiesz co... Ja pierdolę! No, jak widzicie, nie nadaje się do horrorów w ogóle. No głupie, że jak się złapie za tą klamkę, jeszcze trzeba tak cofnąć się. Może masz jakąś bateryjkę. Ja tu padam po prostu na zawał, no. Takie rzeczy może mnie nie ruszają, ale jak mi ktoś wyskoczy na gagle, jeszcze muzyczka mi pierwszy w słuchawki, no to jest coś strasznego, naprawdę. No super, podniosłem baterię. Może tam się można jakoś bić, nie wiem. Nie wiem, ten budynek ochrony. No dobra. Drzwi się ciągnie, a nie pcha, okej. Okay. Tu jest chyba ten. Aha. Tak, tak, security. Co potrzebna jest? Karta. No, skąd ci teraz kartę wczasne, cholera? Stąd typiarz wylatywał.
Nie, no to byłem w tym samym, dobra. To jest to samo miejsce, co przedtem. Nie możemy tu przejść. Był tutaj ten wózek przedtem? Kurde. Albo go nie zauważyłem, albo co? Dobra. Tu mam jakąś windę. Zamknięty. O luju. Jest strasznie. Kurde, to tego, nie? Musimy jakąś inną drogę znaleźć. Czy tu się da naprawdę otworzyć? Nie wiem. No też się nie da. Tutaj nawet w ogóle nie. A są jakieś... Jakiś typiarz sobie siedzi? Może przez to się przejdzie? No, nie wiem, gdzie może być ta karta magnetyczna. Może tu, no bo to jest jakiś chyba ochroniarz, tak? O, no bo maszuję sobie lewym przyciskiem. No, tutaj na pewno będzie jakaś karta. Nie? Nie? Kurde, nie dobrze. To bo my jak polecieliśmy stamtąd. Dobra, tu mam jakiegoś typka. A to się tylko boję, żeby naprawdę ktoś nie wstał i nie wyskoczył. Jak ja tego nie lubię. No chociaż lubię, ale potem to oglądać. Z siebie się śmiać. A teraz to mi wcale do śmiechu nie jest. Czysto. Jakiś typiarz. DVD się zacięło. Co to? O kurwa. Ale ryj. Zainwestuj w Colgate, frajerze. Bo ci z mordy jedzie. O, to jeszcze jest jakiś, jakiś. Ofiara gwałtu 100%. Jak Jay Dąbrowski. Gwałtu Gimpera. Dobra, no nic tu nie ma chyba, nie? Chociaż w takim tym, no to powinno być. Dobra, nie, to nie. Tu może coś być. Gdzie jest ta karta ochrony? Żebym nie musiał włączać tej gry na YouTubie. Patrzeć, gdzie ktoś znalazł jakąś kartę. Roje chyba. O, jest kartka. Super. To biegnijmy, biegusiem. Co? Znaleźć przedmiot? Możesz obejrzeć na filmiku. Dobra. Tego to raczej oglądać nie muszę. Biegnijmy do tego pomieszczenia. Spieprzaj! Co? Ja pierniczę, jeszcze się... No właśnie te momenty są najlepsze, ktoś ci wyskoczy i I kurwa, na tym to polega. Niestety ta gra. No, że jak ty biegniesz, możesz patrzeć do siebie, naciskałem. Dobra. A dobra, minęło. Ten. Pomieszczenie ochrony. Wchodzimy. Bum. Dobra, chyba nikogo nie będzie. Dobra, musimy obczaić. A tu są te schody, przed którymi ostatnio byliśmy? O, w mordę.
ktoś tu biegnie, o kurwa. Ja pierniczę. Nie, tu nie ma, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. O, okres. Czerwone dni, no. Nie dobrze. A to w połowa miesiąca. No, jestem do lekarzy, gość. Dobra, możemy chyba wyjść. Nie, jeszcze go zostać. Nie wychodzę. Nie. Chociaż możemy się wychylić. Dobra. Płociek. Generator w piwnicy, tak? Notatki. Jaki skurwysyn. O, fajnie. Dokumenty. Dobra. Zrestartuj generator w piwnicy. O, tu się piwnica tworzyła, dobra. Dobra, tutaj. Ten tryb nocny jest taki, kurde, do dupy. Co? O, ta muzyczka mnie niepokoi. Nie. Coś się dzieje 100%. Wow. Tak piękne. Co? O, kur. Zaczyna się. Tu mam ten generator. Uruchom dwie pompy ciepła i główny bezpiecznik. Coś tam, dobra. Gdzie jest pompa? No tu. Jak to uruchomię, pewnie będzie dużo bum i ktoś tu przylezie, tak? Boże, kurwa. Szybko chowaj się. Ktoś już idzie. Jak myślicie, przyjdzie tu, czy nie przyjdzie? Bardzo fajne w ogóle są te efekty dźwiękowe, takie. Tak samo robię ja przed komputerem. Naprawdę. No. Uśmiech, please. O nie. Może zobaczy flesza, czy nie? O, mordę, szafki otwiera? Poszedł, dobra. Jakie to jest posrane. Dobra, może już wyjdę. Dobra. Bateria. Uf, mordę, nie. Kurwa, mnie tu nie ma, ej, nie, iść tu. No i po coś tu przyszedł, mówiłem, że mnie tu nie ma. Nie. I co, on tu siedzi cały czas, tak? Aż sobie pójdzie? Serio, nie. Nie chcę. Serio, nie chcę. Co to idzie, no? I co, mam tu siedzieć w szafie, tak? I czekać, jak coś dużego do mnie przyjdzie. Przecież nie będę przed nimi spieprzał. Nie dam rady. Dobra. Bum. Nie lubię chodzić z tym flashem. Może daje jakiś taki mały klimacik, ale
Nie. Nie, tutaj chyba nie przechodziłem, tak? Co jest? Oluju. Idź se. Kurde, myślałem, że ta rura to jest jakiś typiarz. Uruchom dwie pompy ciepła, dobra. Gdzie jest pompa? Będą cyski, będzie pompa. O kurwa! Przepraszam. Matko. Nie, co ty, ja tu nie mam. Gdzie tu? Nie wiem. Kurde, wszystko takie ciemne. A to może baterię trzeba wymienić. Jakieś kanały, tak? No co, już nie szedłem czasami? Szedłem. Mhm. Nie, takie gry to nie do mnie. Gdzie jest ta druga pompa? Tu była jedna pompa. Żadnego nie ma. Spieprzaj, dziadu. Dobra, ta pompa działa. Żadnej pompy drugiej tu nie ma. Czyli musimy wyjść. Iść tam, dobra. Już może troszkę ogarnąłem. No nie. Jednak nie idziemy. No kurde, wyjdź, idź stąd, typiasz. Spierdalaj, no. Już się ciebie nie boję. No to jest takie kurde trailamerskie jak na YouTube'a. Siedzisz, boisz się, boisz się. Nie ma akcji. Zero akcji praktycznie. Wiesz, pewnie nawet nie wbił tam, czy wbił. Albo musimy mu spieprzyć po prostu, nie wiem. Sam nie wiem. No tam jest, no. No idź se, kurde. Hej. Nas nie dogoniat, frajerze. O nie. Jednak musimy z tym. Dobra, to już wszystko zamykane. Bateryjka. Jakieś tam narządki. Chyba nie płciowe. Dobra. Ja pierdolę! Ojejejejejejejeje. Otwieraj to, zamykaj! Tu masz szafkę. Dobra, mam szafkę. Zauważył mnie? Nie. Dobra. Jestem zadowolony. Ale za dużo ich trochę, kurde. Muszę potrzebować. Przecież muszę znaleźć tą drugą pompę. A jak cały czas mi ktoś przeszkadza, no to jak ją znajdę? Albo ją gdzieś przeoczyłem i gdzieś tam była, no. Też jest taka możliwość. Dobra, jeszcze tam gdzieś tu poczę, to nie będziemy wychodzić. Tu jest ten generator, dobra. O, no i pięknie. Jednak tutaj trzeba było wbić. Włącz główny generator i dwie pompy. O, pamiętam, to pamiętam. I dwie pompy i...
No ja pierniczę, no typek. To ty nie masz to robić w domu. No dobra, jeszcze tu idź. Kurwa, przyczaił, nie? Nie, tu nie mam, ja tu... A spierdalaj, nie ma mnie tu. Mówię ci, że mnie nie ma. A on drzwi wywalił, ja mnie, czemu drzwi nie zamknąłem? Chłe. Gdzie tu wbić? Dobra. Nie był dobry pomysł. Łe, wpieprzaj. Dobra, skutecznie, dobra. Zamknięte, no kurde. Jaka, gdzie mam biec. Łoluju. Też niedobrze. Łoty w mordę, drugim wejściem bił. Nie był dobry pomysł, dobra. Spieprzę mu do szafy, no. Ale nie mogę znaleźć tego drugiego generatora. Nie, drugiej pompy, ten generator tutaj znalazłem. Może mu uciekliśmy, no kurde, nie wiem. Dobra. Co się będę w szafie cały czas chował? Tu jestem i... W dupie cię mam, słyszysz? Już się ciebie nie boję, kurde. Albo trochę, dobra, może trochę. O, bateria. Dobra, nie hapnąłem. Powiedz mi, kurde, gdzie mam iść? No tego chyba ty nawet nie wiesz. Dobra. Sorry. Nie w tą. Na spokojnie, to ja sobie wszystko, kurde, znalazł, no. Goni mnie taki, kurde, kurdupel, to pewnie go... Już pewnie przechodziłem obok tego 1000 razy, nie? Dobra, pieprzaj. No spieprzaj ci, mówię, kurde, jeszcze. Co, jeszcze nie trafiłem? No, dobra. No gdzie tu iść? Kurde, czekaj, dobra, tu byłem. Tu nie wiem, czy byłem. O, tu byłem na pewno, bo ten machine room. Machine. Bateria słaba. Wszystkie baterie wyczerpię i nie znajdę tego, cholera, no. Gdzie to jest ten drugi generator, cholera. Tu jest? Dobra, jeszcze... Gas pump one? Nie jest, Roman, znaczy tą drugą znaleźliśmy. No jeszcze ten tu debil idzie, no. Jeszcze ciebie tutaj brakowało, cholera jest. Dobra, ludzie, tutaj sobie zakończymy nasz odcinek, jak poszukamy jeszcze tej pompy, bo już nie chcę wam przedłużać, bo już szukamy tego pewnie zdecydowanie za długo. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takich odcinków, no to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i tt. Na razie.